Witajcie. To było w sobotę. Pamiętam jak dziś. Przeglądałem wiadomości z kraju, kiedy zobaczyłem coś godnego podzielenia się z wami na Facebooku. Usiadłem wygodnie przy biurku, z zamiarem stworzenia nowego posta. Włączyłem komputer, odpalam Facebooka, gdy nagle... Oto taka niespodzianka. Czytam uważnie i nie wierzę. Który to post? Co nie było zgodnie ze standardami? Czy można się gdzieś odwołać? Na następnej stronie dowiaduję się, że powodem usunięcia posta jest jego treść, która propaguje nienawiść. Wow! Serio? Jestem strasznie ciekawy, który to post propaguje nienawiść. A wy? Już za chwilę się dowiecie. Także nie przewijajcie tego filmu, nie przeskakujcie, zostańcie z nami do końca. Zaraz ujawnimy wielką tajemnicę. Oto ten mem. To, że fanatycy katolicy zgłosili ten post, to mnie wcale nie dziwi. Ale że ktoś w Facebooku uznał ich rację? To po prostu nie mieści mi się w głowie. Proszę, powiedzcie, napiszcie w komentarzach, gdzie tu jest mowa nienawiści. Napiszcie, czy zasługiwaliśmy na bana za ten obrazek. Po prostu stwierdzamy fakt, że nic tak nie nakarmi chorych i nie pomoże głodnym, jak wydanie dużej kupy pieniędzy na metalowy krzyż. Racja czy nie racja? Czekamy na odpowiedzi. A za chwilę zobaczycie następny obrazek, za który dostaliśmy bana. Zgadnijcie, w jakiej kategorii dostaliśmy bana za ten mem. Oczywiście mowa nienawiści. Bardzo ciekawi mnie, co wy o tym sądzicie, moi drodzy. Zostawcie komentarz i napiszcie, czy Facebook miał rację? Czy ten mem jest obraźliwy? Czy to może ludzie z tego obrazka obrażają własnego Boga, zachowując się w sposób, jaki zostali opisani na tym obrazku? Okej, to jest bardziej ostre, ale jakże prawdziwe. Księża, pedofile to prawdziwe potwory niszczące dzieciństwo, ale również całego człowieka. Jest dużo osób, które później już w dorosłym życiu nie mogą sobie poradzić z traumą, jaką zafundowali im panowie w sutannach. Kolejny ban i ten mem został sklasyfikowany jako... Tak? Nie, nie tym razem. Uwaga! Został sklasyfikowany jako zdjęcie przedstawiające akt seksualny z małoletnim. W sumie racja. Ale celem tego mema nie było przedstawienie aktu seksualnego, lecz problemu pedofilii. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? A teraz o tym, jak to działa. Zgłoszenia z Polski trafiają do Polaków w Dublinie w Irlandii. Pomyślelibyście, że to dobrze, że nie do Chicago w USA. No nie dokładnie. Ostatnio bowiem prowadziliśmy małe śledztwo w sprawie Polonii w Irlandii i niestety okazuje się, że nie różni się bardzo od tej Polonii w Chicago. Ale o tym dokładniej w kolejnym odcinku, więc zapraszamy. Jest jeszcze jedna rzecz, wprowadzona w Polsce, mianowicie istnieje możliwość odwołania się od decyzji Facebooka. Jest specjalny portal Ministerstwa Cyfryzacji, do którego trzeba mieć profil zaufany. Niestety, wasze odwołanie trafia do tych samych moderatorów, co wydali decyzję o banie. I na tym nie ma wpływu, ministerstwo na to nie ma wpływu. Okej, to byłoby na tyle w tym odcinku. Proszę zostawić lajka i suba, bo jak nie zostawicie, to zadzwonię do Banasia. Pozdrawiam.